Tak jest, witam Was wszystkich z terenu stacji narciarskiej na Cienikowie. Niestety nie mam ze sobą karty do GoPro, przez to GoPro jest dzisiaj wyłączone z użytkowania, więc spróbujemy coś nagrać telefonem. Tak to czasami było, że roba zapomina jednej z dodatkowych rzeczy. Oczywiście nagrywanie to nie jest moja priorytetowa sprawa, ale no fajnie by było upamiętniać takie wyjazdy. Tym bardziej, że na Cienikowie jest pierwszy raz w tym sezonie i chyba jedyny, bo no niestety wiele rzeczy wskazuje na to, że to będzie być może moja ostatnia skirajza w tym sezonie, choć stan tego stoku nie wskazuje na to, żeby tak było, bo jeździ się naprawdę fantastycznie i nie ma muldów, jest wyratrakowane, nie ma mowy o przetopach, jak widzicie ludzi też naprawdę, kurde, tyle ludzi, że aż trudno było znaleźć miejsce na stoku, czyli po prostu praktycznie zero ludzi, no bo w górach już wiosna. Tam, jeśli ktoś dobrze widzi, to widać skocznię narciarską imienia Adama Małysza, Wisła Malinka, bo w Cieniku to oczywiście Wisła Malinka. Tutaj za nami widać klepki, tam widać skolnity, tak? Nie, a nie Siglany przypadkiem, i widać Soszów, a Cieników. Tak wygląda, tu jest takie wypłaszczenie, na razie go jeszcze nie widać, tam z początku jest trochę ta kościanka, ale do mnie to nie jest żaden problem. Tytuł tego powinien brzmieć dzisiaj: czemu jazda po pijaku na nartach? Generalnie rzecz biorąc, jazda po pijaku na nartach to jest jogodą po pijaku, Łożarty, bo my są na Śląsku. Jak jest ktoś Łożarty, to nie ma prawa jeździć na nartach. A godom o tym, że była dzisiaj taka przygoda ze mną i z policją. Mianowicie wyjechałem z domu jakieś 2-3 km, czyli na skrzyżowaniu w Bronowie. Po prostu miałem test nie na koronawirusa, tylko test trzeźwości. Oczywiście roba trzeźwy jak najbardziej, nie były Łożarty i nie ma Łożarty, zresztą takie sytuacje się mi nie zdarzają, żebym był ożarty aż do tego stopnia, żeby nie wiedzieć w ogóle, co się dzieje. I pamiętajcie jedno, że zero tolerancji do wszystkich tych, co piją i siadają za kółko, zero tolerancji do wszystkich tych, co jeżdżą na rowerze, na waleni, i zero tolerancji do wszystkich tych, co jeżdżą na nartach, na waleni. Nie ma takiej opcji. Zdarzy się wypadek, macie bardzo dużo problemów, jeśli chodzi o narty, czy no o narty, bo rower to oczywiście podlega pod przepisy ruchu drogowego, nie? Także nie ma opcji, żadnego chlonio, żadnego picio i po prostu zdarzy się wypadek, macie problem. Zero odszkodowania. Od razu godą. Bo są tacy, co nie kierzy, co chleją. Piwko i potem idziemy, a na stok, nie? A potem łapu, capu i dupu i problemy. I mandaty. Także no niestety, tu jest ta ścianka. Ja, bardzo fajno zresztą. Czy zrobimy film z jazdy? No może zrobimy. Zobaczymy, dobra, za chwilę wysiadam, więc się wyłączę. Tu jeszcze pozostało sporczyku. Thank you.
rajdzie, spytać im to, kto, jaki oczywiście był na rajdzie. Ale zadowolaj. Tutaj oto karczmie, że jest dobry łobiec. No, na dzień dzisiejszy jeszcze niemożliwe, bo to jest tylko na wynos. Widać armata, już wciągnięta. No bo też już nie ma to, co nas mówić. No. 14 marca dzisiaj. Tam widać pięknie. Nie rozpędziłeś to, no to jest ten problem, jak to mnie zaukro. Zaraz wiem, czy coś jest okroże. To jest ta trasa, którą zajechał na rowerze tam z górki. Widać, ale jeszcze nie widać. W każdym razie jest tam zbiornik Wisła Czarne, jezioro Czarniańskie i rezydencja prezydencko. Na zadnim biegu. A jak ktoś dobrze pamięta, to na tym stopniu jeździł niedawno Andrzej Duda. Widać. Zomeczek. Prezydenta. Dobrze widać Czantoria. Widać Soszów. O, teraz nad tą latarnią ginął Siglany, Stok i Klepki. Tam kajs jest Baranie Góry. Thank you.
Tak, no to już zbliżymy dłuższy okres czasu. Już prawie po 11. Prawie do nieba wzięła śmia, a wtedy padał śnieg. Andrzej Piasek Piaseczny. Tak, to zabawę tutaj. Mam nadzieję, że YouTube urządzi mi jakiegoś roszczenia dotyczącego praw autorskich, bo ja nie mam wpływu na to, że ta muzyka tutaj leci. Także jak to go dają, jest impreza. Ludzi troszkę więcej przyjechało, ale jak widzicie, nadal szału nie ma. No i pamiętajcie, jak jest impreza na stoku Zero Gorzoły, nie pijemy. Tym bardziej, że wielu z nas potem wraca autem. Tak jak ja dzisiaj. Więc Zero Gorzoły, zero ożeraniu się. Chyba że idziecie potem do hotelu. I w hotelu to co tam, możecie dać czadu, ale na stoku, broń Boże, nie. Jeszcze pięknie widać cienków, tak? Jak szaleje. Chmurki są niestety, zbierają się. Co jakiś czas z nich coś padze, coś w rodzaju deszczu. Ale mam nadzieję, że nie torpedujemy tej skrajny. Co do prezydenta, to strasznie tutaj na niego narzekali, że godą, że strasznie jest stok przygotowany, że w ogóle fatalne warunki. I jeszcze się targował z gościem od kuligu z bryczki, że 200 zł za kulik to jest do niego za drogo. Kurde, prezydenta nie stać, to chyba nieco nabitny kraj. Także no cóż, panie prezydencie, no te warunki były złe, to jest wina rządu. Pierona zawierał stoki w styczniu i zdążyli, właściwie cieńków w ogóle nie ruszył przed zamknięciem stoków, oni dopiero 12 lutego ruszyli, także jak mogli się przygotować, wytłumaczcie. Tak, to już mój ostatni wyjazd na górę, kończymy pomału te skirajza. Bardzo fajnie było. Co ciekawe, tam u góry była 12.05, a tu była na dole 12.03, czyli o 3 minuty, o 2 w zasadzie cofnąłem czas. Fajnie, nie? No ale cóż, kończymy już pomału. 6 stopni na plusie już jest. Postraszyło deszczem, ale na szczęście nic z tego nie wyszło i dobrze. I teraz plan, czy będzie rowerowo rajza, czy nie, zobaczymy. W każdym razie z cieńkowym się już dzisiaj żegnamy. Może jeszcze coś tam z trasy, a tak to już ostatni już wyjazd na wyciągu. Kantoria. Tamże był na skitura. Fajny widoczek. Tam rzech był na skiturach, tam w tym rejonie. Jak my szli z przełęczy Salmopolski, tutaj Baraniogóra. Widać. A tam jest zamęczenie na zadnim grunie.
widać suszów. Widać siglany. Widać stok. Widać Czantoria. Tutaj za tą górą jest nowa osada. A tutaj są klepki. A tu oczywiście Czyników. I tym oto sposobem kończymy ta skilajza. Ja, jest roba w odbiciu. I cóż, do zaś, przede mną jeszcze ostatni zjazd, ale już się żegnam z wami. Mam nadzieję, że nie ostatni raz w tym sezonie, że będzie jeszcze jakoś skilajza. A ja wam mówię cześć, czołem i do zaś.